Cześć, tu Damian, jakbyś nie wiedział, a w tym materiale poruszę kwestię właśnie tablic, właśnie takich budowlanych. Kiedy one powinny się znajdować, czy dotyczą też domków do 70 metrów, czy ewentualnie są jakieś sankcje, kary właśnie z tego, z jakichś tych urzędów, nie? Ze strony państwa, jak to nasze państwo, nie? Jeżeli takiej tablicy się nie ma. Także słuchaj, jeżeli jesteś ciekaw, jesteś w właściwym miejscu. Generalnie tablice budowlane powinny, wiesz co, znajdować się na każdym budynku, który powstaje, budynki, które wymagają pozwolenia. Jeżeli będziesz stawiał domek do 70 metrów, tak, no to wiadomo, nie musisz mieć pozwolenia, a samo zgłoszenie. I wtedy tablica właśnie taka budowlana nie jest tobie potrzebna, nie? Także jeżeli stawiasz dom, zawsze musisz kupić sobie taką tablicę budowlaną, jakaś tam stuwa czy coś tam, no niestety, no budowa domu generuje duże koszta, nie? Więc jakaś ta tablica budowlana, no musi być uzupełniona, musi znajdować się w widocznym miejscu, tak, w razie kontroli, żeby ktoś miał do niej dostęp, nie może być schowana gdzieś tam za blaszakiem, tak, czy nie wiadomo gdzie, więc musi to być widoczne miejsce, musi być ona uzupełniona, jeżeli z czasem na przykład ze sprawą słońca napisy by wyblakły, pamiętaj, aby to poprawiać, bo dobrych sąsiadów nigdy za wiele, prawda, wystarczy jeden telefon, a możesz mieć przykre konsekwencje, więc tablica musi być na wierzchu, musi być uzupełniona, tak, a kiedy ją musisz zdjąć, tą tablicę? Generalnie tablicę budowlaną zdejmujesz w momencie, kiedy dom oddajesz do użytku. Nie? Czyli nawet jeżeli robisz instalację jeszcze elektryczną, wodną, tak, ocieplasz budynek, w dalszym ciągu tablica budowlana musi się znajdować, bo jeżeli tego nie ma, no to mogą być znowu kary. No a po co kary płacić, prawda? Chyba, że bogaty jesteś, nie? Także dopiero kiedy zgłosisz, oddasz wszystkie papiery, tak, do urzędu, tak, i w ogóle, to dopiero wówczas możesz właśnie oddać tablicę budowlaną, nie? Także to tyle. Jeżeli uważasz, że film był pomocny i znalazłeś odpowiedź na to pytanie, zostaw łapkę w górze, pomoże to promować mój kanał na YouTube, dotrzeć do jeszcze większej ilości ludzi. Pisz w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania, ale nie wydaje mi się, żebyś miał pytania związane z tym tematem. No i co? I mam nadzieję, do zobaczenia. Mówił Damian Budowlańc. Siema!